Dnia 16 listopada 1863 roku oddziały podpułkownika Kryścińskiego i piechota litewska majora Bogusława Ejtmirowicza, licząca razem 400 strzelców, 200 kosynierów i setkę jazdy, stanęły w Dubicy. Odebrawszy wiadomość, że Moskale wyszli z Białej do Łomas, wyruszył Kryściński do Rostowszy i zajęwszy pozycję w mieście z pierwszym batalionem pod dowództwem majora Bardeta, a w lesie dla zabrania tyłu nieprzyjacielowi z batalionem drugim Ejtminowicza oczekiwali Moskali. Reprezentuję tutaj swoje okolice, Chłuszcza Tuczna, Zastrzanek Szlachecki. Braliśmy udział w inscenizacjach powstania styczniowego w Kodniu, w Milanowie, w Kolanie, dzisiaj w Rososzu. To jest była duża bitwa, która zakończyła się zwycięstwem. Właśnie mieliśmy tą inscenizację, było bardzo fajnie. Mamy ubrania powstańców styczniowych, repliki broni, ubiory. Reprezentujemy też i wojnę obronną, partyzantkę. Ogólnie jesteśmy zrzeszeni tutaj w swojej grupie. Niektórzy pochodzą z Białej, z Koszą. Mamy też syn z ojcem, który bardzo godnie reprezentują naszą grupę. Tutaj też jest kolega Rafał. Myślę, że na następny rok, 25 maja, będzie inscenizacja bitwy powstania styczniowego w Mazanówce. Ksiądz Stasiukiewicz z 250 powstańcami gotowali obiad akurat pod Mazanówką, bo szli od Janowa Podlaskiego. Zaatakowali ich rosyjscy żołnierze. Wprawdzie ta bitwa, ta może potyczka, skończyła się oczywiście niepowodzeniem. Rosyjscy żołnierze zaatakowali nas armatami i była bitwa przegrana. Ksiądz Stasiukiewicz uciekł za Bóg i tam zostali pobici. I myślę, że będziemy kontynuować to wszystko, przekazywać młodym pokoleniom przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, to jest naszym też priorytetem, żeby pokazywać młodym ludziom i nie tylko, jak kiedyś nasi dziadowie, pradziadowie walczyli za naszą ojczyznę. Tutaj jest taka sytuacja, że mój pradziad walczył w powstaniu styczniowym. Zachowała się wiadomość, że był ubrany podobnie jak ja. To jest niby podobny ubiór do rosyjskiego żołnierza. Być może, że w czasie bitwy powstania w Łomazach mógł któremuś rosyjskiemu żołnierzowi to przysłowiowo zwinąć, nie? I tutaj reprezentujemy ubiór taki powstańca, no trochę dowódczego. Mamy ryngraf, pistolet też taki, mamy szable, czapki różne były rogatywki. No ja tutaj takie mam troszeczkę taką, może późniejszą, w 18 może wiek też, nie? Taki, ale to tak, w takim, ale przede wszystkim to byli ubrani w kosy, kożuchy różne. Polskie wojsko było słabo uzbrojone, było słabo ubrane, ale najważniejsza była walka o naszą ukochaną ojczyznę. Mój dziadek walczył w wojnie obronnej, Cichowski Jan. Był w obozie w Niemczech przez 5 lat, wrócił, przekazywał to dla mnie, mówił też w szkołach, opowiadał i ze względu na to ja już od najmłodszych lat pytałem się, dopytywałem się, jak to było kiedyś i w ten sposób powstało takie moje zainteresowanie tym okresem. Jeśli chodzi o powstanie styczniowe, też był jakiś przodek, który walczył? Tak, to był Moszkowski też, przodek, który walczył. To była bitwa, ksiądz Nawrocki z Chuszczy. Szedł z oddziałem z Chuszczy, razem właśnie z dziadkiem, na Łomazy. I tam razem z dowódcą Szaniawskim, też w tym bitwie uczestniczyli ze Studzianki, Tatarzy, Tupalski,
między innymi. I tutaj była już bitwa wygrana całkowicie i myślę, że w najbliższym czasie też może coś będziemy myśleć o tym, żeby jakoś to wszystko otworzyć. Dzisiaj odbywa się u nas piknik historyczny, zwycięska bitwa powstania styczniowego z 17 listopada 1863 roku. Na początku złożyliśmy znicze przy mogile powstańców styczniowych, która znajduje się w centrum Rososza przy ulicy Batalionów Chłopskich. Następnie odbyła się msza, uroczysta msza w kościele parafialnym w intencji ojczyzny, a także poległych w powstaniu styczniowym. Później korowodem przeszliśmy na plac Park w Rososzu, gdzie odbyła się główna uroczystość, czyli inscenizacja zwycięskiej bitwy pod Rososzem. Po inscenizacji przeszliśmy tanecznym krokiem, polonezem pod ośrodek kultury, gdzie obecne są z nami stoiska kół gospodyń wiejskich w Rososzu oraz z Romaszek. Także jest przewidziana część artystyczna. W tle możemy słyszeć występ orkiestry Dętej OSP w Rososzu. Następnie wystąpi zespół ludowy Zielawa. Uroczystość zakończy występ harmonikowe Echo. Zadanie jest dofinansowane ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Powstanie Styczniowe 1863-1864. Dzisiejszy piknik historyczny jest zwieńczeniem naszego projektu. Jeszcze można oglądać wystawę z Powstania Styczniowego dotyczącą powiatu bialskiego przed budynkiem GOKU, która będzie trwała do 20 listopada. Jutro jest Święto Narodowe, ale wszystko tak połączyliśmy razem, żeby uroczyście obchodzić święto właśnie też niepodległości, walkę o niepodległość, która zaczęła się też w powstaniu styczniowym. Głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Rososzu, partnerami wydarzenia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Rososzu, Zespół Placówek Oświatowych w Rososzu, Parafia Rzymskokatolicka w Rososzu, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Rososzu i w Romaszkach.